Siemanko, z tej strony też witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i co moi drodzy, dzisiaj lecimy na zmianę do pyszne.pl. Także pokażę wam jak się pracuje, jak to mniej więcej wygląda u nas w Rzeszowie. No i przed nami 4 godziny zmiany od 11 do 15, także zobaczymy czy będę zmęczony, czy będzie spoko, także do zobaczenia. Okej, moi drodzy, także mamy drugie zamówienie. Pierwszego nie nagrywałem, bo było po prostu za krótkie. Nie było sensu wyciągać kamery. Jedziemy do Poloneza i wjedziemy to na pewną ulicę, bo nie mogę likować adresów klientów. Także lecimy z tematem i no i co, ciśniemy, żeby nie było żadnego opóźnienia i żeby zrobić dobry czas. Dobra, śmigniemy na skróty. Jesteśmy pod knajpą, także gitarka. Na razie. Cyk na ulicę i kilometr teraz do klienta. Dobra, jestem na miejscu. Także zajebiorłam. Dobry. Proszę bardzo. Smacznego życzę, do widzenia. Dobra, no i pierwsze zamówienie na YouTubie odhaczone. Także gitara i póki co chyba nie mamy nic nowego. Tak jest, nie mamy nic. Także jedziemy pod bazę, pod Maka i czekamy na kolejne. Dobra, dostałem Maka po kolejnych pół godziny czekania. A co do kolejnych rzeczy, to wiozę to na swoje osiedle, ale niestety jeszcze nie kończę zmiany, także no nie cieszę się zbytnio, bo nie ukrywam, że teraz mnie kusi napisać, czy mogę już skończyć zmianę, ale z racji, że jestem biedny, to zostanę na tej zmianie. Mam nadzieję, że mnie nie wywali na koniec miasta, chociaż to by było dobre pod content na YouTube'a. Także no. Dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego, do widzenia. Okej, moi drodzy, mamy kolejne zamówienie, więc się chyba ruch rozpoczął, ale w sumie taka pora obiadowa, więc bardzo możliwe. Mamy Maka na Powstańców. Okej. Bliska trasa znowu, ale przynajmniej jest jakiś ruch, także nie będę siedział, bo zimno jest, kurczę. Dzisiaj wyjątkowo chcę trochę zamówień porobić, bo naprawdę jest zimno, jest nieprzyjemnie. Trochę zrobiłem fejla na początku w ogóle zmiany, bo przyjechałem w krótkich spodenkach i koszulce z długim rękawem, ale to nie pykłoby, nie miało prawa pyknąć, więc się musiałem jechać na szybkości przebrać i na szczęście zdążyłem jeszcze przed zmianą ozion. Dobra, trzeba przyspieszyć temat. Dobra, pakujemy temat. To za wysoko jest, nie będzie widać na GoPro. Ale trudno. Ogólnie przed chwilą tutaj pod tą restaurację naprzeciwko zajechał Shelly, ten swoje mama. Także może nagramy tą słynną Audicę. Kiedyś się dorobię lepszego auta, jak już będę na swoje mama walczył. Ale do tego czasu muszę się zadowolić Peugeotem 206 WRC Edition. Dobra. To lecimy z tematem. O, jest. Przejedziemy obok. Taktycznie.
Nie wiem, czy było widać, a może było. Głośny jest jak szlak. Prawie tak samo jak Peugeot. Ale jednak ciut głośniejszy. O, taki piękny. 308. Właśnie takiego się dorobię. Jeszcze tylko parę lat pyszne i uberzę. I będzie. Pozdro. Powiem wam, że takich ludzi to ja najbardziej szanuję, co podają piętro. Bo niektórzy to mają bloki, które mają po 150 mieszkań. Nie no, przesadziłem. Po 80 mieszkań, powiedzmy, w jednej klatce, a nie podają piętra. I potem jest szukanie. Dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego, do widzenia. I teraz niestety, moi drodzy, czeka nas tułaczka pod Galerię Rzeszów stąd. 4 km. To moja ulubiona droga w Rzeszowie. Nie koniecznie na rower, ale autem. Tu jest zawsze pusto. Można sobie przycisnąć, przetestować możliwości Peugeota 206 WRC Edition. Także polecam tą drogę. I tu nigdy policja nie stoi, to też ważne. Także polecam. Okej, moi drodzy, nie nagrałem Peugeota, czekajcie, bo muszę się skupić na sekundę. Nie nagrałem jak odbieram, ani jak podjeżdżam pod Peugeota, bo mi padła bateria w GoPro, a druga się zbuntowała, bo jest chyba po prostu za zimno, a GoPro ma takie humorki z temperaturą, także musiałem podładować teraz powerbankiem. No i już działa na szczęście i teraz już wytrzyma do końca zmiany raczej, także spoko. I już przejechałem 3/4 trasy, bo mam 700 metrów do gościa. Także fajnie, wytyrał mnie strasznie. Całe miasto, kurde, przejechałem. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Okej, nic nie mamy, także wracamy na maka, ukrywam. Że wstąpiłbym sobie do domku elegancko. Akurat jestem blisko, także no w sumie jeszcze przez 15 minut może mi coś wpaść, także mam nadzieję, że nikt nie zgłodnieje. Pozdro. No ale generalnie to jak widzieliście, dostałem dyszkę na piwku, także ma wybaczone kolega, prawda, już kolega teraz. Jak rozumiecie, o co chodzi. Możecie sobie zamawiać nawet, nie wiem, 10 km od restauracji, ale jak dacie na piwek, to jesteście gigaczadami, bo mało kto to robi. Okej, moi drodzy, także zmiana skończona. Podsumowując, zobaczmy na profil. Zrobiliśmy 5 zamówień, dostaliśmy 2,95 z napiwków i w sumie wyszło przy tym 20 km. Także słaby dzień, ale nie jest źle. No a teraz wracam do domu montować, także pozdro. Oczywiście przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę i suba. No i do następnego.